Kontynuujemy, umiłowani bracia i siostry, z łaski Chrystusowej naszą lekcję z objawienia świętego Jana, rozdział trzeci, od pierwszego wersetu. Trzeci rozdział, objawienie świętego Jana, ciąg dalszy naszej lekcji. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci, nie stwierdziłem, bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Siedem kościołów, objawienia, inne kościoły różnią się problemami, ale i różnią się też błogosławieństwami. Dzisiaj Słowo Boże tyczy się do zboru w Sardes i to jest kościół szczególny co do beztroski i co do letności. I dlatego Bóg objawia się jej jako ten, który ma siedem duchów bożych i prawdą jest, że jest napisane, że siedem duchów bożych krążą po całej ziemi i szukają jednego człowieka, który będzie w swoim sercu doskonały, aby miał nadzieję w Bogu i aby mógł Bóg przez niego pokazać swoją chwałę. Czyli aby Bóg pokazał swoją chwałę, nie może inaczej, jak tylko przez ludzi, którzy mają wiarę w Słowie Bożym, chodzą w woli Bożej, czynią to, co prawe wobec Boga i wzywają zawsze Boga. Takiego człowieka nie ma w kościele w Sardes, z wynikiem czego ma imię, że żyje, ma nazwę, że żyje, ale jest umarły. Ale Chrystus objawia się jako ten, który ma w swojej prawej ręce siedem gwiazd. I to jest ten, który trzyma w swoich rękach pastorów, siedem kościołów i cały kościół. I to jest ten, który utrzymuje, buduje, wdaje wzrost, ale tych, których Duch Święty wyróżnił, że miłują Boga. I ten, który miłuje Boga, nie jest ten, który mówi, ani nie ten, który uczuciowo czuje, że kocha Boga, ale ten, który miłuje Boga, jest ten, który słucha przez cały czas Słowo Boże z celem, aby je wykonywał. Wzywa Słowa Bożego, bo chce czynić wolę Boga, dlatego, bo miłuje naprawdę Chrystusa. Ale jednak w kościele w Sardes rzeczy są, sytuacja jest bardzo trudna i powiedzieliśmy wiele razy, że problemem w jednej rodzinie zaczyna się od ojca, a później od matki. Problem w kościele przeważnie pochodzi od pastora i od prezbiterów i od starszych kościoła, czyli odpowiedzialny jest ten, którego Bóg ustanowił, aby wezwał rachunek od niego i wzywa rachunek od niego, dlatego, bo jest sprawiedliwy, bo Bóg dał mu władzę i zdolność i oczekuje od niego, aby pracował i aby działał zgodnie z wolą Boga, czyli serce jego i od tego się wszystko zaczyna. Dlatego Słowo Boże mówi, synu mój, zachowuj swoje serce ponad wszystko, bo z niej wychodzą wszelkie źródła twojego życia. Wszelkie źródła twojego życia. On więc ma serce niedoskonałe,
I dlatego ma imię, że żyje, ale jest umarły. I kto nie ma uczynki wiary, wiara w nim jest martwa. I kto nie ma dzieła Bożego, ten jest martwy. W oczach Boga. I co znaczy martwy? Naturalnie martwy jest ten, który oddala się od niego dusza, jego dusza od ciała, a wewnętrzny człowiek od zewnętrznego człowieka. Duchowny martwy jest ten, który oddala się od obecności Boga. Porzuca Boga i Bóg go porzuca. Bo jest napisane, przybliżcie się do mnie i ja się do was przybliżę, ale jak porzucicie mnie, ja was też porzucę. Czyli więc on jest umarły. Czyli porzucił Boga. Oddalił się od Boga. Serce jego nie jest według serca Bożego, aby czynił wolę Boga. Serce jego nie jest doskonałe, aby miał nadzieję tylko w Bogu. Serce nie jest zwrócone do Chrystusa i do jego słowa, ale zwraca się do tyłu i nie jest odpowiedni do Królestwa Niebios. Jest to możliwe, by się stało? Oczywiście, bardzo łatwo i bardzo szybko. W zależności od człowieka i gdzie się patrzy. Jak patrzy się człowiek na rzeczy świata, wtedy straci swoją moc, obecność Boga. Z wynikiem czego? Ma uczynki, znam uczynki twoje, ale nie mają korzyści dla niego. Jeden człowiek, którego serce oddaliło się od Pana, z wynikiem czego jego uczynki zmniejszają się. I jeden przykład, abyśmy zobaczyli, w jakiej sytuacji jesteśmy, bo to pochodzi bez zrozumienia. Te oddalenie, ta duchowna śmierć, oddalenie człowieka od Boga przychodzi bez zrozumienia. Przypomnijcie sobie o Samsonie, jak ucięli mu włosy ofiarowania. Wzbudził się jako stary i nie zrozumiał, że nie miał nic wspólnego ze starym człowiekiem. I ta duchowna śmierć przychodzi do człowieka i człowiek tego nie rozumie. Skąd ma zrozumieć człowiek, że duchowna śmierć przybliża się albo że dotarła? Od uczynków? Od jego uczynków, które on tylko zna. Czyli ile rozważa Słowo Boże, ile interesuje się Słowem Bożym, ile się modli i wzywa głos Ducha Świętego, ale to nie starczy tylko, ale ile pracuje w dziele, w którym Bóg mu zaufał, ale według woli Boga. Jak jest ojcem, jak pracuje w swojej rodzinie. Jak pracuje w swojej rodzinie za wszystko inne i jest wzorowym ojcem, oprócz Boga i rzeczy o Królestwie Niebios, wtedy ma imię, że jest chrześcijaninem, ale jest martwy. Albo matka, jak pracuje dla swoich dzieci, jak nie interesuje się o ich uświęcenie, o przybliżenie się ich do Boga. Izak szczycił się z Ezafa, że był wzorowym synem, że mu zbierał łowiznę, że udawało mu się we wszystkim, ale jednak Esafa stracił i nawet mógł rodzinę stracić. Jak się patrzy ojciec na rodzinę? Jak się patrzy matka na swoje dzieci? Jak się patrzy jako na ważność ich i na ich piękność i na ich zdolności? Wtedy przybliży się, że będzie martwa albo martwy dla Boga w duchownych rzeczach. I dzieci te poprowadzi do umartwienia i do śmierci duchownej. Jest nadzieja zbawienia, jak weszliśmy na tą drogę. Tak, oczywiście. Jest upamiętanie. I dlatego nasz Pan mówi im, bądź czujny, i w starogreckim jest piękne słowo, bądź spieszny, jest po starogreckim, bądź obudź się.
Obudź się, bądź szybki. Obudź się, co ty robisz? Bo ten sen nie jest snem odpoczenia, ani snem rozkoszowania się, ale jest snem śmierci. I nasz Pan mówi, że obudź się. Czuwajcie, spieszcie się. Dlaczego? Bo ci, którzy cię słuchają, oni też są blisko śmierci. Widzicie, apostoł Paweł mówi nam to przejrzyście. Zważaj na samego siebie i na naukę. Bo jak to uczynisz, samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. A on ani samego siebie nie słuchał, ani nauki. Śpi, ale mówił, że ci, którzy go słuchają, są blisko śmierci. I to jest czymś strasznym, że jak ktoś będzie pastorem w kościele, który umiera, i to jest czymś strasznym. I winny on jest tego, a on tego nie zrozumiał. Albo ktoś jest ojcem w rodzinie, która umiera duchowo. I umiera i on tak samo, i on tego nie zrozumiał. Albo matka jest matką dzieci, które umierają. I ona nie zrozumiała tego. To jest coś strasznego. Dlatego to, co jest potrzebą, abyśmy robili, jest, abyśmy badali samego siebie, abyśmy patrzyli się na sytuację, w jakiej się znajdujemy. I to rozróżnimy od tego, co pragnie nasze serce, czy pragnie rzeczy Boże, czy nie. Od tego, jak wzywa obecność Boga, czy ma gorliwość w duchownych rzeczach. Od kościelnego kościoła, i to jest coś poważnego. Kościelne nasze życie nie jest niedzielnym spotkaniem tylko. Nie możesz w niedzielę tylko stać w obecności Boga. W pierwszym apostolskim kościele byli codziennie zebrani w nauce apostolskiej. Codziennie. I ile kościołów, ile ludzi mają tylko niedzielę, wtedy są blisko śmierci. Są w całkowitej letności. Jakiekolwiek wytłumaczenie znajdą dla samego siebie, ciąg dalszy nie będzie ich dobry. Sami będą zmniejszać się co do duchownych rzeczy, i wszyscy ci, którzy są wokół nich i są zależni od niego, będą maleć w duchownych rzeczach. I jak obudzą się od dzwonów katastrofy, zniszczenia, od alarmu. I wtedy nie będzie coś łatwego, wtedy nie jest łatwo, jak nadeszło zło. Ale dla Boga jest wszystko możliwe. Jak nie będzie łatwo, będzie bardzo bolesne. Słowo Boże jest tak przejrzysty, że nie zostawia nas, abyśmy popełniali błędy, bracia i siostry. Starczy tylko, abyśmy podjęli decyzję, abyśmy czynili to, co robili nasi bracia i siostry w pierwszym apostolskim kościele. I w ciągu dalszym, abyśmy czynili to, co możemy. Jak jednak wiemy, co mamy robić i nie robimy tego, w oczach Boga to jest zaliczane jako grzech. Jest to niesprawiedliwość wobec Boga i wobec ludzi. Czyli jestem niesprawiedliwy dla dzieci, jak zabieram im rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. Jestem niesprawiedliwy dla mojej żony, jak zabieram jej poprzez moją pracę, poprzez moje zdania i poglądy, jak zabieram im obecność Boga, jak zabieram im obecność ich w kościele, jak zabieram im jeszcze coś gorszego od wieczerzy pańskiej, jak zabieram im społeczność z bliźnim i odwrotnie
stwarzam warunki, aby mieli społeczność ze światem. I to jest coś strasznego, abym zabierał im modlitwy, abym zabierał im obecność w modlitwach ze staraniem, które w ostatecznych dniach są, nie chcę powiedzieć, niemądre, bo nie są takie, ale są niebezpieczne. Niebezpieczne dla ciągu dalszego. To, co interesuje Chrystusa, co do naszego życia, jest dobry ciąg dalszy. Ale to, co interesuje i nas, co do naszego życia, jest dobry nasz ciąg dalszy. Abyśmy mieli dobry ciąg dalszy w naszym życiu, abyśmy mieli dobry ciąg dalszy w naszej rodzinie, abyśmy mieli dobry ciąg dalszy w dziele Bożym, w obecności Boga. Zewnętrzny człowiek, jak przemijają lata, będzie niszczał, ale to, co ma znaczenie, aby wewnętrzny się odnawiał, i odnowienie to pochodzi od Słowa Bożego i od mocy Ducha Świętego. Nie ma innego lekarstwa, nie ma innego narzędzia w rękach Chrystusa dla ludzi. I dlatego trwa Słowo Boże. Czuwajcie, czujnie, czujni bądźcie. Obudź się. Obudź się, bądź spieszny i staraj się poprzez swoje życie, ale i poprzez swoje dzieło dla tych, którzy są blisko ciebie, bo są blisko śmierci i ty nie zrozumiałeś nic. Śpisz beztrosko, ale to nie jest sen odpoczynku, ale śmierci. I na czym to opiera Chrystus? Bo twoje uczynki nie są doskonałe przed moim Bogiem. Nie są zgodnie z wolą Boga. Tak, męczysz się, trudzisz się, starasz się i nie śpisz nocami, cokolwiek robisz, jakiekolwiek dzieło czynisz, nie znalazłem twoje uczynki doskonałe przed moim Bogiem, dlatego jesteś blisko śmierci ty i ci, którzy są zależni od ciebie. I powtarzam, to jest czymś strasznym dla jednego pastora, który jest pastorem, jeden starszy kościoła, który jest starszym kościołem, kościoła w kościele, który umiera. To jest coś straszne, ale jeszcze gorzej, jak jest ojciec chrześcijanin w rodzinie, w której jego żona, jego dzieci umierają, a on tego nie zrozumiał. I poprawa. Pamiętaj. Pamiętaj, czego, jak przyjęłeś. Gorliwość, którą miałeś. Radość, jaką miałeś. Ofiarowanie, które miałeś, jak przyjęłeś łaskę Chrystusową, wieczne życie, zbawienie Ducha Świętego. Pamiętaj, jakim stanie byłeś, jak usłyszałeś pierwszy raz o Chrystusie i jakim stanie jesteś teraz. Bóg niech nas zachowa. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry, bo to nie jest, abyśmy słuchali i abyśmy myśleli o innych. To jest, abyśmy słuchali i abyśmy się patrzyli na samego siebie. Wszyscy z nas, bez żadnego wyjątku. I dlatego upamiętaj się. I tutaj jest uzdrowienie. Stwierdzenie, zobacz uczynki twoje i uzdrowienie, upamiętaj się. I czyń pierwsze uczynki. Upamiętaj się. Idź do Boga, poproś o przeprosiny. Nie usprawiedliwiaj się. Sługa Boży nie denerwuje się, nie złości się nigdy. Sługa Boży nie skarży się, nie gniewa się nigdy. Ale najważniejszą rzeczą jest, którą mógłbym powiedzieć, sługa Boży nie usprawiedliwia się sam nigdy. Nie przedstawia się sam nigdy. Nie mówi, że ja wiem i nikt inny nie wie. Dobrze to wszystko robię. Nigdy nie mówmy, że dobrze wszystko robimy. Jak zrobimy całą wolę Boga, Pan nas nazywa, że jesteśmy bezużyteczni słudzy. Duch gniewu, skargi, nerwów, usprawiedliwienia, przedstawiania się samego prowadzi człowieka do zburzenia.
I później, aby to odbudować, jest to trudne, bardzo trudne. Ale jak człowiek ma w swoim sercu inne staranie, inne pożądliwości, jak chce zwyciężyć i uratować swoje życie, Chrystus mówi, że je straci. Jak chcesz zbawić, jak chcesz zwyciężyć w tym życiu, wtedy stracisz je w tym świecie, stracisz wtedy je. Bo musisz najpierw prosić o Królestwo Niebios i sprawiedliwość Jego i wszystko inne Bóg ci doda. Sam nie możesz wszystkiego tego wygrać. Stracisz wszystko na koniec. Ale kto zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i pójdzie za Chrystusem w uniżeniu, w spokoju, mądrze, bez skargów, bez gniewu, bez pychy, wobec Chrystusa, ten wtedy uratuje swoje życie. Kto straci swoje życie, ten je wygra. To są prawa duchowe, których nie można przekroczyć. Nikt nie może ujść przed Słowem Bożym. Szczególnie ludzie, którzy przyjęli Chrystusa. Bo życie ich jest w wojennej sytuacji. Wojna nasza, wrodzy nasi nie są krwią i ciałem. Nie są ludźmi, ale jest władca ciemności. Demony, które mieszkają w niebie. Nasze życie nie jest tak jak w świecie, że możemy być bez troski, bo taki czy owak świat jest na zewnątrz, ale my oczekujemy na porwanie Kościoła. Musimy przyjąć. Musimy mieć zamysł, myślenie. Musimy być spięci mądrych panien. Starają się o wieczne rzeczy, o ciąg dalszy, o ślub baranka. Nie zostawiają samego siebie, że jak będzie, tak będzie, Bóg się postara. Nie, nie będzie się starał. Bóg się stara dla tych, którzy starają się w duchownych rzeczach. I Bóg przybliża się do tych, którzy się przybliżają do Boga. I Bóg nie mówi nam tego, aby nas przestraszył. Nie jest straszydłem. Bóg jest miłością. Mówi nam, aby nas poprawił, aby nas skontrolował, abyśmy się upamiętali, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy uczynili to, co prawe wobec Niego i abyśmy wzywali Pana, abyśmy rozkoszowali się w przychylności Bożej. Czyli więc zdaniem Pana jest: spiesz się, obudź się. Obudź się. Bądź czujny, rozglądnij się wokół siebie. Są blisko śmierci ci, którzy są wokół ciebie. Nie możesz nic zrobić dobrego, jak nie przypomnisz sobie, jak usłyszałeś, jak przyjąłeś i jak nie upamiętasz się i nie powrócisz. I jak przypomnimy sobie, skąd zaczęliśmy, jak przyjęliśmy, jak usłyszeliśmy, jak uwierzyliśmy i upamiętamy się i powrócimy do Boga, wtedy Bóg ponownie weźmie nasze życie i uczyni ostatnie bardziej błogosławione od pierwszych. Ale jak nie będziesz czujny, jak się nie obudzisz, widzicie, że jest jedno jeśli w ciągu dalszym dla tego Kościoła. Jeśli nie obudzisz się, jeżeli nie będziesz spieszny od snu śmierci i nie zrozumiałeś, że masz nazwę, ale jesteś martwy, jesteś z dala od Boga, jak się nie obudzisz, wtedy mówi Chrystus, ja przyjdę do ciebie jak złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Przyjdę przeciwko tobie. I Bóg, bracia i siostry, jest tym, który daje zapłatę, jest dobrotliwy, jest sprawiedliwy, ale jest też sędzią. I jest czymś strasznym, jak ktoś wpadnie w ręce Boga żywego. Ogień płonący. Dlaczego? Bo
Nie, że ja robię dla samego siebie coś źle, dla samego siebie, ale robię też dla mojej rodziny i dla całego kościoła coś złego. Jak jestem beztroski i nie interesuję się wzywaniem obecności Boga, woli Boga, prowadzenia Boga, kierowaniem Ducha Świętego i nie interesuję się, abym chodził w całej woli Boga, nie jako niemądry, ale jako mądry, szczególnie w tych ostatecznych dniach, bo te dni są złe i trudne. Jak nie upamiętasz się, przyjdę przeciwko Tobie. Wrzucę Cię z środka, aby uratowali się inni. Przyjdę przeciwko Tobie. Przyprowadzę Cię do sądu, abyś zrozumiał, abyś się pamiętał i abyś powrócił. Przyjdę przeciwko Tobie. I wiesz, co to znaczy, aby Bóg przyszedł przeciwko mnie? Wiesz, co to znaczy? Dlaczego? Bo miłuję swoją żonę i ja ją zostawiam i ginie. Kocham moje dzieci i zostawiam je i one giną. Kocham wnuki i zostawiam je i giną. Dusze, za które umarł Chrystus, za które wylał krew swoją Chrystus. A ja jestem beztroski, śpię, pomimo że myślę, że pracuję, ale śpię i śpię snem śmierci z konsekwencjami nie tylko w osobistym moim życiu, ale szczególnie w życiu innych. Wszystkich innych, za których Bóg oczekuje jednego człowieka, aby pracował, aby była pokazana Jego chwała. Nie może Bóg pokazać swojej chwały, jak tylko poprzez ludzi, których serce jest doskonałe wobec Boga, aby wzywali Pana. Nie może Bóg. Nie może Bóg uczynić wielkich rzeczy w mojej rodzinie, jak tylko poprzeze mnie. Nie może Bóg uczynić wielkich rzeczy u Twoich dzieci, jak tylko poprzez Ciebie. Ty masz odpowiedzialność. Od Ciebie wezwie rachunek. Iż najważniejsze, że od Ciebie, który się nie troszczysz. Raczej Tobie, który się nie troszczysz, do Ciebie przyjdzie Bóg jako przeciwnik. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. Bóg niech nas zachowa. Upamiętajmy się, bracia i siostry. Powróćmy do Boga, proszę Was. Wróćmy do pierwszej gorliwości, do pierwszej miłości, do pierwszego rozważania, do pierwszej modlitwy, do pierwszego wzywania Ducha Świętego. Ja ze sobą w ogóle nie jestem zadowolony. W ogóle. I powiedziałem razem z moją żoną, że zrobimy nowy początek. Dlaczego? Bo mamy odpowiedzialność, bracia i siostry. Nie tylko odpowiedzialność Królestwa Niebios tutaj, ale jest też odpowiedź co do naszego osobistego życia, ale to jest odpowiedzialność co do Królestwa Niebios, tak samo i dla innych. Bóg niech nam pomoże i niech nam da moc. Nie jest to czas, abyśmy spali, ale to jest czas, abyśmy byli czujni. Nie jest to czas, abyśmy się uspokajali, ale to jest czas, abyśmy się obudzili, abyśmy się spieszyli z przybliżeniem do Boga. Masz jednak, pomimo tego wszystkiego, i to jest ta mała resztka, o której zawsze mówi Słowo Boże. Masz jednak kilka osób w Sardes, które nie skalały swoich szat. Widzicie, bracia i siostry, gdzie prowadzi ta beztroskość, że szaty brudzą się do grzechu, do niesprawiedliwości, do przekroczenia, do nieprawości. I jesteś winny ty tego wszystkiego. Ja jestem winny za moje dzieci. Co do kościoła, ja jestem winny. Za twoje dzieci, ty jesteś winny, ojcze i matko. Pomimo tego, niektóre osoby zachowały swoją świętość, nie skalały się, nie zabrudziły się.
Kilka ich jest. I to jest konsekwencja. Kilka ich jest. Masz jednak kilka osób w Sardes, które nie skalały swoich szat i oni tylko będą chodzić ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. I tutaj przypomnijmy sobie ślub Baranka Bożego, gdzie mówi Słowo Boże, że przyszedł ślub Baranka, Panna przygotowała samego siebie i to zważam, nie przygotował ją Chrystus, przygotował ją, nie, przygotowała się i Bóg zszedł. Nie jest nic możliwego w naszym życiu, jak nie jesteśmy w takim stanie, jak chce Chrystus, jak ja. Nie jestem dobrym prezbiterem w kościele, wtedy nikt nie może zrobić Bóg w kościele. Kościół, każdy z nas z osobna przygotowuje samego siebie. Staramy się o samego siebie. Panna przygotowała samą siebie i wtedy, jak przygotowała samą siebie, wtedy dało jej, aby przyodziała się w białe ubranie. Jak przygotowała się, zostało jej dane, aby ubrała się w białe, czyste i świecące rzeczy, bo ta białość jest sprawiedliwość, są to sprawiedliwość świętych. Sprawiedliwi mają władzę i to są, i to jest uświęcenie ich. Uświęcenie w ciele, w duchu i w duszy. Nie możemy ciała naszego zostawiać gołego i mówimy o uświęceniu. Albo ubieramy obrzydzenie. Albo zostawiamy w naszym sercu pożądliwości inne, ze świata. Poza wolą Boga i mamy nadzieję o porwaniu Kościoła i nie możemy mieć ducha pysznego, który zna i wie wszystko, a nie umie przebaczać i nie umie przyjmować słów najmniejszych braci i sióstr. Słów zdrowej nauki. Kilka imion masz, które nie skalały swoich szat. Mała resztka jest i oni tylko będą chodzić ze mną, bo oni są godni. I tutaj, bracia i siostry, jest widoczne, widoczna różnica łaski, bo wiele ludzi mówi, że wszystko jest z łaski. Tak, oczywiście, wszystko jest z łaski Bożej dla tych, którzy są godni. Musisz być godny, bo Bóg jest sprawiedliwy. Musisz żyć godnie zaproszenia, które przyjąłeś. Musisz żyć godnie Pana i Ewangelii. I to jest w naszych zadaniu. Łaska Boga, która nam została dana, jest, aby nas uczyła. Aby nas uczyła, abyśmy zapierali się bezbożności i światowych pożądliwości, abyśmy się zaparli, abyś rozkoszował się w łasce Bożej, musisz być godny i musisz zapierać się bezbożności i światowych pożądliwości. Ale i abyś żył jednocześnie z mądrością Bożą. I mądrość Boga jest Słowem Bożym. Mądrość Boga, poznanie Boga jest Duchem Świętym, abyśmy żyli mądrze i sprawiedliwie, nie z niesprawiedliwością, ani przed Bogiem, ani przed ludźmi, z pobożnością, z dobrą pobożnością, nie z pobożnością, nie z szacunkiem, bo szacunek powinniśmy mieć jeden dla drugiego, ale tak samo jest szacunek dla Buddy, jest tak samo szacunek dla Boga. Ale to nie jest to, co rozróżnia Kościół Chrystusowy. Szacunek
Tajemnica pobożności jest wielka. Pobożnością czym jest? Prawosławność w prawdzie, pobożnością jest Słowo Boże. Posłuszeństwo co do Słowa Bożego, prowadzenie Ducha Świętego. Pobożnością nie jest szacunkiem, bo bardziej ci, którzy szanują religię, są buddyści, religię wschodu. Oni mają bardziej szacunek do swojej religii, ale to ich nie zbawia. To, co zbawia człowieka, jest tajemnica pobożności, że Bóg, to jest pobożność, ukazał się w ciele. To jest zdrowa nauka i szacunek nasz do Boga poprzez zdrową naukę, poprzez prawdę, a prawdą jest Chrystus. Jezus Chrystus woła, nikt nie przychodzi do mnie, jak go nie pociągnie Ojciec. Ale jeszcze zakończa, nikt nie idzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. I to jest szacunek, to jest prawda, to jest droga, to jest życie. I uczy nas więc, abyśmy żyli pobożnie, sprawiedliwie w doczesnym czasie. Jak? Oczekując na błogosławionej nadziei przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. To jest łaska Boga. To jest życie chrześcijana, który rozkoszuje się w łasce Bożej. Inaczej, tak jak czytaliśmy, jak nie będziesz czujny, jak się nie obudzisz, przyjdę do ciebie przeciwko tobie jako złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Czyli znajdziesz się naprzeciwko rozczarowania w tym, co Bóg zrobi w twoim życiu, w twojej rodzinie i w twoim kościele. Ale rozczarowanie nie błogosławieństwa, rozczarowanie sądu dla poprawy. I my nie chcemy takiego zaskoczenia. Ja chcę być dobrym dzieckiem, chcę się poprawiać poprzez Twoje słowo i nie chcę, abyś mnie poprawiał poprzez Twoją karność. Poprzez Twoje słowo i poprzez Ducha Świętego chcę, abym się poprawiał, bo nie chcę być zaskoczony, rozczarowany, męczony. I dobrze, jak jest karność dla wzrostu, wtedy dobrze, ale karność dla poprawy, dlaczego? Bo mogę się przygotować sam, mogę się upamiętać, mogę powrócić. Mogę zmienić kierunek, mogę zmienić drogę. Dlaczego mam się męczyć jeszcze bardziej w tych trudnych czasach? I to mówi Słowo Boże, to jest jeden bój. Bój i nikt nie przyjmie wieńca, jak nie wojuje i jak nie wojuje sprawiedliwie. I to jest bój, w którym musimy sprawiedliwie bojować zgodnie z wolą Boga, ale powinniśmy bojować. Powinniśmy bojować, ale sprawiedliwie bojować. Powinniśmy starać się i powinniśmy starać się sprawiedliwie, abyśmy przyjęli wieniec. I jak będziesz się starał, wtedy pewną rzeczą jest, że Bóg uczyni, który cię kocha, abyś zwyciężył w tym boju poprzez Jezusa Chrystusa i uczyni cię wonnością Chrystusową. Między tymi, którzy są wokół ciebie, w twojej rodzinie, nie mogę czytać Słowa Bożego tylko, abym zwiastował, abym głosił Słowo Boże. Powinienem czytać Słowo Boże, abym jadł, abym wzrastał. Nie mogę modlić się tylko o pomoc. Muszę modlić się, abym wychwalał Boga, abym pytał się Boga, abym je kontrolował Bóg i abym był gotowy, abym się zmienił, aby dawał mi rozkazy Bóg i abym był gotowy i abym je słuchał. Chrystus nie jest czymś, jakąś zabawką, który będzie robił wszystko dla mnie. Jest Panem Wszechmogącym. Ja jestem sługą. Ja przybliżam się do Niego, abym
się pytał jego, co mam robić. Nie zbliżył się do niego, aby mi robił dla mnie rzeczy. Wiele razy zmieniliśmy porządek, kim jestem ja, kim jest Bóg. Zmieniliśmy logikę przybliżania się do Boga. Do Boga nie przychodzimy, abyśmy powiedzieli Mu, co ma robić. Do Boga idziemy, aby nam powiedział, co mamy zrobić. Do Boga nie idziemy się skarżyć. Do Boga idziemy, aby nam przebaczył. Do Boga nie idziemy, aby mówić o Nim źle, ale idziemy, abyśmy się uniżyli i abyśmy się uniżyli przed Nim i abyśmy powiedzieli, że jesteśmy znikomi. Ten, który zwycięży, zwycięzca, tylko on zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. Czyli więc w tym kościele byli ludzie na nowonarodzeni, ochrzczeni w Duchu Świętym, ochrzczeni w wodzie na odpuszczenie grzechów, byli dodani do kościoła Chrystusowego poprzez samego Chrystusa, były imiona ich zapisane w Księdze Żywota, ale ciąg dalszy był i jest, że zostanie zmarzane, wymazane imię ich z Księgi Żywota. To jest coś strasznego, bracia i siostry. I najbardziej strasznego jest, że wymarzę imienia dzieci, żony, braci i wszystkich tych, których pociągam poprzez moją beztroskość, poprzez mój sen i szczególnie poprzez nieupamiętanie albo niepowracanie do Boga. I dlatego tylko ten, który zwycięży w tym boju czujności, modlitwy, rozważania, obecności Boga, tylko ten, który się upamięta, który będzie czujny, który się będzie spieszył, pozostanie w szatych, białych szatach, będzie zachowane jego imię w Księdze Żywota i w tamtym dniu, świętym dniu, błogosławionym dniu, wyzna Chrystus jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Ale wytłumacza Chrystus, kto mnie wyzna wobec ludzi, tego i ja wyznam przed moim Ojcem i przed jego aniołami świętymi. Ale to nie starczy tylko bój powrotu i upamiętania, ale tak jak powiedzieliśmy od początku, bój dzieła Bożego, bój w obecności Boga, w Kościele, w działaniu Kościoła, w naszym życiu i w każdym działaniu i szczegółach naszego życia. Abyśmy świadczyli o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, nie poprzez nasze słowa, szczególnie poprzez nasze życie. Święte życie, owocne życie, błogosławione życie, abyśmy świadczyli o Jezusie Chrystusie poprzez wonność Chrystusową. To jest świadectwo. Poprzez nasze życie, poprzez nasze uczynki, poprzez naszą obecność. Gdzie się znajdujemy, aby była wonność Chrystusowa? I wtedy będziemy zwycięzcami i wtedy dotrzemy do tamtego dnia, w którym powie nasz Pan, wejdź sługo wierny i dobry, w małych rzeczach byłeś wierny, teraz dam Ci wiele rzeczy, wejdź do radości swego Pana. Ale jak nie będziemy wierni w małych rzeczach, które nam zaufał, wtedy ani nam nie zaufa więcej rzeczy, wiecznych rzeczy, niebieskich rzeczy. Teraz więc jest czas przychylny, teraz jest dzień zbawienia, teraz jak słyszysz głos Ducha Świętego, zważaj, rozróżniaj, szukaj w swoim sercu, niech nie zatwardza się, bo jak zobaczyłeś, że twoje serce się zatwardza, wtedy to jest znak, że jesteś w niebezpieczeństwie, że zostawisz swoje kości na pustyni. Ale co chce Bóg?
aby nasze serce się zmiękczało, aby się uniżało i abyśmy mówili: ja jestem tutaj, Panie, znikomy, nic nie warty, nigdy nie uczyniłem Twojej woli całej, ale chcę, abyś mi pomógł, abym był warty wobec Ciebie, aby w moim życiu był wychwalany tylko Ty. I wtedy przyjdzie to, co powiedzieliśmy z początku, 7 duchów Pana, które krążą po całej kuli ziemskiej i szukają jednego, którego serce będzie doskonałe wobec Boga, aby pokazał przez niego swoją chwałę, swoje zbawienie, swoją obecność, błogosławieństwo i dzieło. Jeden człowiek, który jest ojcem w rodzinie, jeden człowiek, który jest pastorem w kościele, jeden człowiek, który jest prezbiterem w kościele, jeden człowiek, który jest matką dla swoich dzieci, jeden człowiek. Bóg bez tego człowieka nie może pracować, współpracować. Tak jak Bóg nie mógł bez Chrystusa zbawić ludzi, tak samo Jezus Chrystus bez apostołów nie mógł zwiastować Ewangelii na całej kuli ziemskiej. Wszystko robi Bóg poprzez Jezusa Chrystusa i poprzez Ducha Świętego, poprzez jednego człowieka. I dobrze było, abyśmy byli Ty i ja w naszym życiu. Amen.